Nowa wizja Unii. Stworzymy jedno superpaństwo. The next steps of European integration. One European superstate. The European Union needs to be reformed. We have to unite. We have to cooperate. Big continent with one organization, with one federal organization. And let's take another step towards a European Federal Republic. Wielka gra o przekształcenie Unii Europejskiej w państwo federalne wystartowała i istnieje możliwość, iż potoczy się zadziwiająco szybko lub zostanie dynamicznie powstrzymana. Ale czy na pewno? Na ile Polska gotowa jest pogłębić integrację w ramach Unii? W środę 13 września swoje orędzie o stanie Unii Europejskiej wygłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Było to wystąpienie z wielu względów wyjątkowe. Dla Polski może być najważniejsze od 2004 roku. Ursula von der Leyen zapowiedziała de facto pogłębienie unijnej integracji wykraczające poza ramy obecnie obowiązujących traktatów, zaznaczając przy tym, że w razie potrzeby zostaną one zmienione. Nie możemy i nie powinniśmy czekać, aż zmiana traktatu umożliwi postęp w procesie rozszerzenia. Szybciej można osiągnąć Unię zdatną do rozszerzenia. Oznacza to udzielenie odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące tego, jak Unia ponad 30 krajów będzie działać w praktyce, a w szczególności na temat naszej zdolności do działania. Dobra wiadomość jest taka, że z każdym rozszerzeniem osoby, które myślały, że będziemy mniej wydajni, okazywały się być w błędzie. Jednych te hasła niepokoją, dla innych są zapowiedzią dobrej zmiany. Spójrzmy na fakty. Według Banku Światowego łączna gospodarka Unii Europejskiej w 2022 roku wynosi 16,6 biliona dolarów. Wyprzedziły ją Chiny i ciągle pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi, posiadając przy tym dużo większą populację. Patrząc ponownie na dane Banku Światowego, średni wzrost PKB Unii Europejskiej w latach 2013-2022 wyniósł 1,6% rocznie. W tym samym okresie średni wzrost PKB Stanów Zjednoczonych wyniósł 2,2% rocznie. Oznacza to, że Unia Europejska rosła średnio wolniej od Stanów Zjednoczonych o 0,6 punkta procentowego rocznie. Wraz z wymierającym i starzejącym się kontynentem, Europa jako kolebka cywilizacji stoi w obliczu wyzwania odbudowy dotychczasowej potęgi. Stąd też ruchy pogłębiające federalizację oraz plany ekspansji, na przykład poprzez rozszerzenie wspólnoty o Ukrainę czy Bałkany. Będziemy kierować się przekonaniem, że ukończenie i rozszerzenie naszej Unii jest najlepszą inwestycją w pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt dla całego kontynentu. Nadszedł więc czas, aby Europa ponownie pomyślała odważnie i napisała swój własny los. Przyszłość naszego kontynentu zależy od wyborów, których dokonamy dzisiaj w sprawie kroków, które podejmiemy w celu rozszerzenia naszej Unii. To jest moment, w którym Europa musi odpowiedzieć na wezwanie historii. Dlatego w dzisiejszym materiale postanowiłem bliżej przyjrzeć się idei Unii jako jednego supermocarstwa. Czy Polska straci część swojej suwerenności, czy może jednak skorzystamy na pogłębieniu integracji? Sprawdźmy to. Zapraszam na materiał. Z okazji Black Friday, jak co roku, przygotowaliśmy dla Was wyjątkową promocję. Otóż na sklepie globalista.pl macie teraz ogromny rabat, aż 20% na wszystkie nasze produkty. Oferta trwa od 19 listopada do 24 listopada lub do wyczerpania naszych zapasów. Znajdziecie tam naszą autorską planszówkę Globalista, w której stoczycie wojnę, wcielając się w rolę nowego światowego imperium. Do tego mamy też fajne rzeczy na święta, w tym stare mapy, globusy, świece i wiele, wiele innych. A teraz swoją drogą nadchodzą też nowe produkty. Oprócz tego do wbicia miliona subskrypcji i zdobycia złotego przycisku brakuje mi już tylko 25% całości. To już naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę, że jeszcze nieco ponad 2 lata temu ledwo przebiłem próg 100 tysięcy subskrypcji. Dziękuję Wam za to, że jesteście i wspieracie mój kanał. A po ostatnim materiale w 2 dni zrobiliśmy ponad 3 tysiące subskrypcji. Dzięki za zaufanie i pomoc. A teraz czas na materiał. Wedle koncepcji reformy traktatów stworzonej przez AFCO, Komisja Europejska po zmianie nazwy na Europejski Organ Wykonawczy znalazłaby się pod kontrolą Parlamentu Europejskiego. To on wskazywałby jej przewodniczącego. Natomiast Rada Europejska, złożona nadal z szefów państw członkowskich, go zatwierdzała, po czym przewodniczący Europejskiego Organu Wykonawczego dobierałby sobie 15 komisarzy i wspólnie z nimi zarządzałby Unią. On oraz Europejski Parlament mieliby też prawo do inicjatyw ustawodawczych.
Czech, przy czym prawo tworzone przez Radę będzie mogło być zdominowane i forsowane przez Niemców oraz Francuzów, bowiem do odrzucenia weta parlamentu potrzebna będzie tak zwana mniejszość blokująca, a nie tak jak teraz weto przy głosie zaledwie jednego kraju, z którego Polska dość często korzystała. Wchodząc na oficjalny kalkulator na stronie Rady Europejskiej, wynika z niego, że do uzyskania takiego wyniku potrzeba ludności tylko Niemiec i Francji, które spełniają warunek populacyjny, oraz dwóch dowolnych krajów. Może to być nawet Irlandia czy Estonia. Ta zmiana oczywiście brzmi radykalnie. Jednak w rzeczywistości procesy mające na celu skupienie władzy w rękach Paryża i Berlina lub bardziej federalizacji Unii postępuje już od lat i patrząc przez pryzmat interesów Zachodu, ciężko się dziwić, że do tego dążą, ponieważ im się to jak najbardziej opłaca. Najsilniejszymi krajami to zdecydowanie są Niemcy, na drugim miejscu jest lekko Francja. W ich interesie jest to, żeby rządzić, a rządzić najlepiej nie przez podbijanie terytoriów przeciwnika. Niemcy nie atakują Polski jak w 1939 roku, tylko można to zrobić inaczej, poprzez zdominowanie na gruncie takim formalnym, całkiem zalegalizowanym. Parlament Europejski głosuje. Kolejne punkty również dokonują się przez głosowanie większością w ramach Komisji Europejskiej czy Rady Europejskiej, która jest ważniejsza w tej chwili na tym etapie. No i w związku z tym mamy rzeczywiście wtedy, nie rządzi Bruksela, tylko kraje najsilniejsze. Jest bardzo wątpliwe, żeby w takim państwie europejskim Niemcy oddały swoją władzę. Niekoniecznie takie rozwiązanie musi być z natury złe. Niemniej nie można się dziwić, że my jako Polacy mamy w związku z tym mieszane uczucia, ponieważ jest to pewna utrata kontroli i wpływów, a chcąc liczyć się w globalnej geopolityce, jest to niezwykle potrzebne. W teorii sami moglibyśmy stworzyć podobną siłę, mogącą kontrować projekty innych. Do tego potrzebowalibyśmy porozumieć się z Hiszpanią, Włochami oraz dodatkowo z Czechami bądź Rumunią. Więc to nie brzmi jakoś wyjątkowo skomplikowanie, ale żeby móc to zrobić, trzeba mieć konkretny plan i wizję, która zachęci inne kraje kontynentu. Wbrew pozorom Polska ma szansę Unią zarządzać, ale musi bardzo szybko stworzyć plan wejścia w ten układ. Oczywiście spłycając cały projekt opisanej reformy do minimum. Ponadto Komisja AFCO proponuje przyznanie UE uprawnień m.in. w dziedzinie środowiska oraz częściowych uprawnień w kwestii zdrowia czy też edukacji oraz zwiększenia obecnych uprawnień Brukseli w polityce zagranicznej. W grę wchodzi jeszcze ograniczenie reguł jednomyślności w kwestiach zagranicznych, a może nawet i tych podatkowych. Chodziłoby o niektóre reguły podatku VAT. Jest to wspierane m.in. przez Niemcy, Francję, Hiszpanię i Włochy. Natomiast Polska, Czechy, Szwecja, Węgry czy Rumunia są zasadniczo przeciwko tym zmianom. Nie jest to oficjalne zdanie tylko dotychczasowego polskiego rządu, lecz także opozycji, w tym m.in. Donalda Tuska, który powiedział następujące słowa, które teraz zacytuję. Chcemy wzmocnienia Unii w tym kształcie, w takim jakim jest dziś. Rewolucje ustrojowe nie są nam potrzebne niezależnie od stanowiska Francji i Niemiec. Te słowa padły w środę 15 października 2023 roku podczas wizyty lidera Koalicji Obywatelskiej w Brukseli. Propozycje, jakie pojawiają się m.in. będą rozstrzygane w Parlamencie Europejskim, to jest słowo rozstrzygane, to jest oczywiście bardzo na wyrost, bo jak wiadomo, nie to jest droga do zmian traktatowych, ale wobec wielu zapisów, powiedziałbym, przesadnie ambitnych, ja jestem bardzo sceptyczny od samego początku. Nam zależy na tym, żeby wzmocnić bardzo jedność Unii w tym kształcie, w jakim ona jest dzisiaj. I rewolucje ustrojowe nie są Unii potrzebne, moim zdaniem. Niezależnie od stanowiska francuskiego czy niemieckiego, moim zdaniem w interesie obywateli Europy i państw członkowskich jest to, żeby Europa taka, jaka jest, funkcjonowała znowu sprawnie i żeby była możliwie zjednoczona. Federacje takie jak USA, Niemcy czy Szwajcaria mają to do siebie, że ich części składowe mają równą albo prawie równą wagę. Zasada w Unii dzisiejsza i ta jeszcze bardziej wzmocniona jest ludnościowa. Im więcej któryś kraj ma ludności, tym więcej znaczy. Jest to rozwiązanie zasadniczo federalne. Gdyby planowane zmiany weszły w życie, to wystarczy zmowa czterech dużych państw członkowskich UE spośród 27 mających w sumie więcej niż 50% ludności UE, np. Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, żeby mogły one narzucić swoją wolę pozostałym. Patrząc na wykresy wyludniającej się Europy Wschodniej, można uznać, że w dłuższej perspektywie czasu nasze głosy mogą być coraz mniej ważne. Ta mapa, którą teraz widzicie, jest flagowym przykładem zmiany mocy weta w Radzie Europejskiej
w sprawach takich jak obronność, polityka zagraniczna oraz fiskalna. Co jeszcze chce zmienić Unia? Przede wszystkim warto przypomnieć, że kwestia transformacji ku neutralności emisyjnej cały czas budzi w UE duże kontrowersje. Chodzi nie tyle o cel, co o drogę. Różne kraje członkowskie różnie podchodziły do miksu technologicznego w sektorze energetycznym, czego najlepszym przykładem był spór o taksonomię, czyli kwestie inwestycji unijnych w poszczególne źródła energii. Szereg krajów członkowskich, m.in. Austria i Niemcy, chciały wykreślić z niej energetykę jądrową, czemu inne państwa, np. Polska czy Francja, były stanowczo przeciwne. W trakcie obrad 25 października przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła to ostatnie słynne orędzie, w którym przedstawiła swoją wizję przyszłości UE. Orędzie von der Leyen zostało uznane za rewolucyjne, ponieważ zaproponowało ono szereg daleko idących zmian w polityce i strukturze UE. Wśród nich znalazły się m.in. utworzenie europejskiej armii. Von der Leyen zaproponowała utworzenie wspólnego wojska UE, które miałoby stać się ważnym elementem europejskiego bezpieczeństwa. Do tego kontynuacji polityki zeroemisyjności oraz dekarbonizacji. Do tego sama wyraziła potrzebę dalszego zmniejszania barier w UE, a co najważniejsze, liczy także, że niedługo środkiem płatniczym wszystkich krajów unijnych będzie właśnie euro. Budowę Europejskiej Unii Zdrowotnej rozpoczęliśmy z 27 członkami i uważam, że możemy ją zakończyć, posiadając ich ponad 30. Budowę Europejskiej Unii Agencji Obrony rozpoczęliśmy z 27 członkami i jestem przekonana, że możemy ją zakończyć, posiadając ich ponad 30. Udowodniliśmy, że możemy być Unią geopolityczną i pokazaliśmy, że gdy jesteśmy zjednoczeni, możemy działać szybko. I wierzę, że gdy będzie ponad 30 członków, to będzie to działać jeszcze sprawniej. Wprowadzane teraz prawo zabierze krajom Unii ich pewne wolności. Jednak do jakiejkolwiek formy federalizacji podobnej do Stanów Zjednoczonych Europy jeszcze długa droga. Wręcz osobiście uważam, że jest to niemożliwe do realizacji z uwagi na indywidualne interesy poszczególnych krajów oraz ich dobytek kulturowy. Zmiany w Unii Europejskiej są potrzebne i nikt tego nie podważa. Jednak w samej Polsce większość sejmowa jest przeciwna na ten moment zniesieniu weta, ponieważ dla niewielkich państw mogłoby to oznaczać w pewnym sensie ich zablokowanie. Idea europejskiego zjednoczenia ma sens, ale jeśli kraje będą miały możliwość samostanowienia. Strefa Schengen skutecznie determinuje rozwój, a program Erasmus dla wielu studentów okazał się kluczem do sukcesu, tak samo jak i dotacje europejskie. Wiele projektów po stronie Unii okazała się słuszna, jednak główne zastrzeżenia można mieć do polityki klimatycznej i licznych skandali z nią związanych, zwłaszcza po stronie niemieckiej energetyki, która przede wszystkim kierowała się jednak dobrem własnym, aniżeli dobrem ogółu. W 2022 roku w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły plan reformy UE, który zakłada wzmocnienie jej zdolności obronnych, bezpieczeństwa energetycznego i polityki zagranicznej, poniekąd już pogłębiając proces federalizacji. Plan ten zawiera również propozycje zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego i utworzenia wspólnego budżetu na politykę obronną. Patrząc na globalne wyzwania gospodarcze, duże rynki mają większe szanse konkurencji z innymi supermocarstwami. Stąd też Niemcy i Francuzi, chcąc się dalej liczyć w globalnej grze o wpływy, chcą rozszerzenia tych własnych na polu Unii Europejskiej. Bezpieczniejszą opcją dla Unii byłoby partycypowanie w niej Wielkiej Brytanii, ponieważ to ona często stała w opozycji do wizji kontynentalnej Zachodu. Dziś tę rolę powinna odgrywać przede wszystkim Polska oraz kraje Europy Południowo-Wschodniej. Kierujący pracami Rady Europejskiej Charles Michel we wrześniu podczas wystąpienia na forum strategicznym w Bledzie w Słowenii stwierdził, że Unia Europejska powinna przyjąć nowe państwa członkowskie przed 2030 rokiem. Powiedział, że aby zachować wiarygodność, musimy porozmawiać o terminach i zadaniach do wykonania. Przygotowując kolejny program strategiczny UE, musimy wyznaczyć sobie jasny cel. Sądzę, że musimy być gotowi po obydwu stronach na rozszerzenie przed 2030 rokiem, podkreślił Michel. Nowe rozszerzenie miałoby obejmować przede wszystkim Serbię, Czarnogórę, Albanię, Macedonię i Ukrainę oraz być może, ale z mniejszym prawdopodobieństwem, Bośnię i Hercegowinę, Turcję, a także Gruzję. Każdy z tych krajów rozpoczął proces akcesyjny, ale muszą spełnić określone warunki. Rozszerzenie nie jest już marzeniem. Nadszedł czas, aby ruszyć do przodu. Jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. To będzie trudne. Będzie to skomplikowane, czasem bolesne dla przyszłych państw członkowskich i Unii.
ale powiedzmy sobie jasno. Jeśli chcemy być wiarygodni, uważam, że musimy rozmawiać o czasie. Przygotowując program strategiczny Unii Europejskiej, musimy porozmawiać o naszej pracy i przedstawić sugestie. Musimy mieć jasny cel. Uważam, że do 2030 roku obie strony muszą być gotowe na rozszerzenie. Osobiście mam wrażenie, że silne kraje UE chcą ugruntować swoje wpływy w tak zwanej Nowej Europie, której wizja przewidziana jest na rok 2030. Obejmuje ona zarówno zmiany w obrębie restrykcji klimatycznych, rozszerzeń o nowych członków oraz prawa, które są teraz wprowadzane. Unia Europejska, jak aktualnie widzicie, przechodzi poważne reformy. I to od nas wszystkich zależy, jak one finalnie się potoczą. Czy pójdziemy w stronę federalizacji, czy też nie? W 2023 roku przeprowadzono kilka ankiet statystycznych na temat możliwości federalizacji oraz dalszego pogłębienia współpracy unijnej. W Polsce w czerwcu 2023 roku Instytut Badań Rynku i Opinii IBRIS przeprowadził ankietę na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków. Ankietowani zostali zapytani, czy popierają ideę federalizacji Unii Europejskiej. 45% respondentów opowiedziało się twierdząco, 35% przecząco, a 20% nie miało zdania. W Unii Europejskiej w lipcu 2023 roku Eurobarometr, czyli coroczne badanie opinii publicznej w UE, przeprowadziło ankietę na reprezentatywnej próbie 27 tysięcy obywateli UE, dosłownie z każdego kraju. Ankietowani zostali zapytani, czy popierają ideę, aby Unia Europejska stała się bardziej zjednoczona i działała jako jedno państwo. 52% respondentów opowiedziało się twierdząco, 38% przecząco, a 10% nie miało zdania. Ja osobiście na ten moment uważam, że federalizacja na tej zasadzie, jak widzą je państwa Zachodu, nie jest dobra i powinna być rozszerzona o zdanie innych mniejszych państw. Dobrze jest tak, jak jest. Należy skupić się przede wszystkim na zbrojeniu, polityce zagranicznej UE oraz złożach i pozyskiwaniu taniej konkurencyjnej energii, aniżeli bezpośrednio na państwach członkowskich. Chociaż pewien mechanizm zabezpieczenia demokracji istnieć powinien, ponieważ ta, jak nam historia pokazywała, potrafi być naprawdę krucha. A wy co sądzicie o pomyśle federalizacji Unii Europejskiej? Czy jesteście za, czy może też przeciw? Napiszcie w komentarzach. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.